A do nich powiedział: Izraelici, zastanówcie się, zanim postanowicie uczynić coś z tymi ludźmi. Niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego, i przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został zabity i wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i nikt z nich nie został. Potem, w czasie spisu, pojawił się Judasz z Galilei i także pociągnął za sobą lud. A kiedy zginął, wszyscy jego zwolennicy również się rozproszyli. Wobec tego mówię wam, zostawcie tych ludzi i zwolnijcie ich. Jeżeli to jest wymysł czy dzieło czysto ludzkie, rozpadnie się. A jeżeli pochodzi od Boga, nie zdołacie go zniszczyć. A może się okazać, że walczycie z Bogiem. Zgodzili się z nim.